Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serce z Kamienia. Moi drodzy, jest to już ostatni odcinek z tej serii, a my musimy jakoś wydostać się z tego uniwersytetu. Mapa świata, czy ja jakoś mogę stąd normalnie wyjść? Nie za bardzo. Musimy się udać do bramy zachodniej, nie świątynnej. I widzę, że już mam zbagowane dodawanie tych rzeczy. Dobra, na razie spróbujmy się stąd po prostu wydostać. Jak pójdziemy w stronę znacznika, to powinno być prosto. No, możemy sobie zresztą pozwiedzać teraz trochę uniwersytet. A tak serio, to musimy stąd jak najszybciej wyleźć. Pytanie, którędy? To jest wszystko pozamykane. Ale na spokojnie raczej powinniśmy znaleźć jakieś wyjście. Może jakoś tędy? Tu jest drabina, no ale to mi raczej nie da nic kompletnie. To może spróbujemy w tę stronę teraz pobiec. Zobaczymy, może stąd jakoś wyjdę, tylko że już tutaj byłam. No to w drugą. Tak czy inaczej, moi drodzy, to jest ostatni odcinek i ogólnie rzecz ujmując, możemy zakończyć Serce z Kamienia na dwa sposoby. Myślę, że pokażę Wam oba zakończenia. Bo dlaczego by w sumie nie? Ja tutaj zginę? Nie, jest idealnie. No dobra. My się musimy udać w inną całkiem stronę. Jak widzicie, muzyczka się zrobiła taka dosyć ciekawa. O, widzę, że znowu się popsuły znaczniki. O, udało się. On nawet mi pokazuje, dobra, więc ruszamy. Muszę się w ogóle przemedytować, bo nie mam już jaskółki. I będę musiała ogarnąć inne rzeczy. Wiecie co, bo ogólnie to przez to, że to jest ostatni odcinek, to ja już wystawiłam dla Was ankietę na moim kanale na YouTubie, na karcie Społeczność. I w ankiecie zadałam Wam pytanie, czy ruszamy od razu z dodatkiem Krew i Wino, czy może nie. Bo ogólnie dobrze by było od razu, wiecie, za jednym ciosem pójść, bo potem ja się znowu muszę też na nowo uczyć sterowania do gierki. A nie powiem, to jest naprawdę czasami żałosna rzecz. No ale jeżeli tak też zdecydujecie, to nic się nie stanie. Mam parę innych gier w zanadrzu. W ogóle jest tak dużo tytułów, które chciałabym Wam pokazać na kanale, w które chciałabym zagrać nawet ponownie, bo wiecie, ja wiele rzeczy grałam, ale no mimo wszystko, cóż, chciałabym Wam część rzeczy pokazać na kanale. Dużo jest gier, naprawdę dużo. Oh my goodness, tu są potwory normalnie. No dobra, niech sobie będą. Ja w ogóle też mam plan, że jak nagram dla Was ten odcinek i będę miała, wiecie, właśnie przerwę między jednym a drugim. O, widzę, że ten algul mi chyba jednak, ten pożeracz, czy co to tam jest, mi nie da chyba jednak żyć. Ale tak, mam w planach sobie ogólnie pozbierać tutaj wszystkie znaczniki na mapie, ogarnąć je. Żeby później, wiecie, troszeczkę też podrasować Geralta, bo mimo to, że maksymalny poziom w grze to jest setny, ja gram niby na poziomie, wiecie, dobra, przemedytujemy się tutaj. Ja nie wygram na poziomie normalnym, a nie wiem po prostu, jakim cudem ja przeszłam grę kiedyś na drodze ku zagładzie i w ogóle dodatki, bo no nie powiem, ale bardzo dużo mi to sprawia problemów i nie wiem, z czego to wynika za bardzo. No ale cóż, więc będę chciała sobie między tymi dodatkami pozbierać znaczniki na mapie, powykonywać tam różne zadania, pozabijać potwory. Co prawda w Wiedźminie, o Chryste Panie, co prawda w Wiedźminie chyba nie ma expa za zabijanie potworów, tylko typowo za zadania jest exp. Ale mimo wszystko, no wiecie, żeby była czyściutka mapa i jednak jakieś tam zawsze punkty doświadczenia za to wpadają. Ja już kiedyś byłam w tym miejscu, nie wiem tylko czy z Wami, czy nie.
Ale teraz już możemy się tutaj udać i zobaczymy, co nam to przyniesie. Spotka się z Olgierdem w świątyni. Wiecie co? Może żeby było klimatyczniej, to do nocy się prześpimy. Tak do 20 na przykład. Uwierzcie mi, ale będzie dzięki temu delikatnie klimatyczniej. Jest wieczór, a my ruszamy, moi drodzy, na finał. Pora skończyć zadanie, kto sieje wiatr. I tak jest noc, więc... Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogłeś ją kupić godzinę temu na straganie w Oxenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Dowód miłości? Raczej nie. Nie chciała już raczej istnieć. Iris była zmęczona życiem i nieżyciem, które wiodła. Myślę, że po prostu chciała, żeby to wszystko się już skończyło. Nie dziwię jej się. Skazałem ją na straszliwe cierpienie. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co? Co się dzieje? Czuję się, jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, von Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O, Dim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Co? Nie. Przecież mieliśmy umowę. Tam jest Księżyc. Tam, a nie... Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Skurwysyno. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Pomożemy mu oczywiście. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. Co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Dobrze. Ale zrobimy to po mojemu.
Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać? To grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie? Ha, ha! Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Dobra, wiemy, o co chodzi. Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Mamy ograniczony czas. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas, start! Dobra, lecimy od razu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak spotkaliśmy się... Jak spotkaliśmy się z tymi zwierzętami... Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Jasne. Nie wiem, czy pamiętacie, ale oni mówili, żeby szukać... O Boże, kochany. Widzę, że ja chyba jeszcze muszę walczyć z tymi widmami. No, bez jaj. Powinniśmy zdążyć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak rozmawialiśmy z tym kotem i psem w świecie Iris, oni nam powiedzieli, żebyśmy szukali... Pory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Żebyśmy szukali odbicia... Sorry, nie. Żebyśmy szukali lustra... Kiedy płaczesz... Ja szlocham, gdy się śmiejesz i ja chichoczę. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo. Echo! Pudło! Echa nie można dotknąć. Wiecie, możemy to sprawdzać, chociaż w tym wypadku to nie miało sensu. Dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze, kiedy płaczesz. Ja szlocham, gdy się śmiejesz i ja chichoczę. Jak ja mam przejść na drugą stronę? Do cholery. Ej, jak mam przejść na drugą stronę? Nie wiem. Chryste, panie. Jeszcze tego nie wygramy. Ale dobra, do czego ja zmierzam, bo wreszcie się nie wypowiedziałam na ten temat. Chodzi oczywiście o to, że... Kurwa, jak ja mam przejść na drugą stronę? Przecież się zabiję tu. No właśnie. Dobra, ale zaraz do tego dojdziemy, jak przejść. Dobra, bo nie mogę się wysłowić. Rozmawialiśmy z nimi, oni powiedzieli nam, żebyśmy znaleźli lustro, którego nie da się zbić. Chyba wiecie, o co chodzi. Chodzi o odbicie w wodzie. Czyli musimy znaleźć jakąś kałużę albo coś w tym stylu. Dobra, moi drodzy, wydaje się, że jednak dobrze szłam. Tylko się pogubiłam za bardzo. Co to za miejsce? Dobra, po pierwsze idziemy zdobyć miecz, o który mi chodziło. Jest to, moi drodzy, miecz cechu żmii. I jest to miecz, który jest zdecydowanie lepszy od tego, który zdobyliśmy na początku gry. Tutaj możemy najlepiej uciekać przed tymi widmami, żeby nie tracić czasu, bo nie potrzebujemy tego wcale. Dobra. I biegniemy wzdłuż ścieżki. Tutaj są te inne widma i teraz tak. Potrzebujemy się dostać na wzniesienie. O fuck, no z tym się akurat nie obejdzie chyba bez walki. No raczej nie. Dobra, więc fuck.
No, bo Geralt mi tutaj nie ten. Dobra, no to niestety, ale tą widmo musimy pokonać. Jest to widmo tak naprawdę chyba Leszego. Oh, fuck my life. Weźżesz, wyjmij tę broń, mnie nie irytuj, chłopie. Dobra. Do widzenia. Dobra, pięknie. I mamy mieczyk. Legendarny, jadowity miecz. Dobra. I to jest rzecz, która, jedna z rzeczy, która nas interesuje. Teraz biegniemy do posiadłości Evereców. Byleby się teraz nie zgubić. Tu jest huśtawka, ale nic nam nie powie. Dobra. Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Ałano! Geralt, weź biegnij, bo ja nie mam czasu na twoje dyrdy małe. Dobra, i teraz tak, pomieszczenie z lustrami. Lustro, to tu się chowasz. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. I teraz tak. Była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu. Dobra, i to jest dla nas podpowiedź. I teraz o co chodziło z tą wodą? Zaraz zobaczymy. Na parterze lokacji w centrum znajduje się fontanna. A na prawo od niej kilka kamieni. W którym miejscu te kamienie są? Ach, tu cię mam. Mamy to. Byłam tak blisko rozwiązania. Udało nam się. Jak? Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra. To opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie. Nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym, bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło. No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia
nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. I żyłem tak, przynajmniej do czasu. Bo potem nie czułem już nic. Na szczęście, to już za mną. Bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz, nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Radziłeś już sobie w trudnych sytuacjach. Teraz też dasz radę. Na zewnątrz czeka na ciebie wierna kompania. Masz dom, majątek. Nie mógłbym żyć tak jak wcześniej. To co zrobisz? Jeszcze nie wiem. Jedno jest pewne. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. No i co, moi drodzy, udało nam się ukończyć dodatek do gry Serce z Kamienia. Mamy dobre zakończenie. Jeżeli byśmy nie poszli porozmawiać z profesorem, to byśmy mieli złe zakończenie. Odin by wtedy zabrał duszę Olgierda. Nie moglibyśmy kompletnie nic z tym zrobić. A teraz przed nami dodatek Krew i Wino. Z tym, że to już tutaj poczekam na waszą opinię. Może zrobimy go później, a może wcześniej. Zobaczymy. Rzecz, którą na pewno chciałabym aktualnie zrobić, to jest to, żeby wam pokazać ten miecz. Właśnie legendarny, jadowity srebrny miecz cechurzmi, jak widzicie, na 92 poziom. No i ma 60 obrażeń plus. I tutaj mamy jeszcze Iris, która jest lepsza od tej ofirskiej szabli. Także tutaj też możemy sobie założyć to. I jeszcze w przyszłości, myślę, że jak rozpoczniemy sobie dodatek Krew i Wino, to już będziemy mogli to zrobić. Będę chciała sobie wykonać tą broń. I tutaj mamy na stalowy miecz. On jest tylko o jeden lepszy, ale no i tak go na razie nie założę. Dalej mamy tutaj buty
cechu żmij. Ja wam tego wcześniej nie pokazywałam, także zrobię to teraz. Na 92 poziom. Dalej, co mamy? Miecz, no to mamy w ręce. Znaleźliśmy go. Dalej, pancerz. Legendarny cech żmii. Tutaj. Plus 10 pancerza. I jeszcze chyba spodnie nam zostały. Jeszcze są rękawice. Tutaj. Plus 4. No i spodnie. Także to będziemy robić później. Posiadasz składniki, też plus 4. Posiadamy składniki, ale nie posiadamy do tego poziomu. Zadanie zakończone. Kto sieje wiatr? Przed nami w przyszłości poselstwo z krainy wina, czyli dodatek krew i wino. Tymczasem, moi drodzy, ja już wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że wam się cała podobała, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. No i co, zachęcam was do obserwowania innych serii na kanale, do ogólnie nadrobienia sobie, wow, ale aż poświeciło, do nadrobienia sobie Serc z Kamienia, bo naprawdę fajny dodatek. W porównaniu do podstawki Wiedźmina 3 to naprawdę poziom trudności wywindował. Troszeczkę więcej takich straszniejszych momentów, takiego mroczniejszego klimatu. W sumie fajnie, brakowało mi czegoś takiego. No i co, i mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Dobra, już nie przedłużam. Jeżeli wam się podobało faktycznie, to możecie zostawić komentarz jakiś miły dla tej serii. Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję. Jak będzie subskrypcja, to nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. I co? I żegnam się z wami do kolejnych serii, do kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Cześć!